Bambrzok, babka ziemniaczana. Bambrzok wywodzi się z polskiej wsi. Tam przygotowywano go, gdy nie było mąki. To bardzo prosta i bardzo smaczna potrawa. Jej podstawą są, jak to w Wielkopolsce, pyry. Mimo, że głównym składnikiem bambrzoka są ziemniaki, które spożywa się głównie na obiad, potrawę tę sporządzano z myślą o podwieczorku. Podawany jest na ciepło z kawą zbożową lub z maślanką. Wypiekany na blasze placek ziemniaczany jest dziś właściwie całkowicie zapomniany, z ogromną szkodą dla miłośników swojskiego, dobrego jedzenia. Był chętnie jadany jeszcze w XIX wieku. Dzięki panu Witoldowi Wróblowi, znanemu regionaliście i członkowi Polskiej Akademii Smaku, 3 czerwca 2013 roku bambrzok został wpisany na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Najciekawszą smakową wersją jest bambrzok z boczkiem wędzonym i cebulą. Dzień dobry. Dzisiaj zrobimy bambrzoka, czyli babkę ziemniaczaną na bogato z boczkiem wędzonym i z cebulką zasmażaną. Co potrzebujemy? 3 kg ziemniaków po obraniu, 4 duże cebule, 4 jajka. Oczywiście boczek surowy my dajemy nieparzony, da większy aromat. 120 g mąki pszennej, smalec do zasmażania, 200 ml mleka bez laktozy. No i oczywiście przyprawy: majeranek, pieprz, sól i czosnek z wielkopolskich pól. Zaczynamy od obierania ziemniaków. Ziemniaki mamy już obrane, należy je trochę przepłukać. Ziemniaki umyte i teraz bierzemy się za obieranie i krojenie cebuli. Cebulę mamy już obrane i teraz musimy teraz zrobić sobie porządku i zaczynamy już kroić boczek. Teraz kolejna czynność to krojenie w kostkę boczku. My dzisiaj mamy boczek peklowany, wędzony, ale nie parzony, czyli surowy boczek. On da nam większy aromat i musimy ściągnąć z niego skórę. Proszę uważać przy tej czynności na palce, żeby się nie przeciąć. Bardzo trudno jest pokroić kostkę boczek surowy, nieparzony, dlatego proponuję przed krojeniem go delikatnie przymrozić, lekko, żeby się zrobił twardy, wtedy to krojenie będzie łatwiejsze. Aromat wędzonego boczku już tu się roznosi przy krojeniu i musimy w miarę nie za dużą kostkę go pokroić, będziemy go za chwilę wytapiać na patelni.
I teraz bierzemy się za krojenie w kostkę cebuli. Trzy cebule pokroimy w kostkę, a czwartą zostawimy i ją przetrzemy razem z ziemniakami na tarce i to spowoduje, że te ciasto ziemniaczane nie będzie nam się robić szare, ciemne. I cebulę już mamy pokrojoną. Przekładamy na miskę. Ja zasmażam oddzielnie boczek i oddzielnie cebulę, bo nie chcę z boczku zrobić takich twardych skrawek. I przystępujemy tak na patelnię, ponieważ ten boczek jest bardzo chudy, to trochę sobie wspomagam smalcem. Nakładamy trochę smalcu wieprzowego, tak, i zabieramy się za smażenie, obsmażanie boczku. Za chwilę będzie nam ten boczek skwierczał tutaj, jak dostanie temperatury i my go trochę tylko zetniemy, bo przecież on w cieście pójdzie do piekarnika na 1,5 godziny. I myślę, że on już ma dosyć, bo jest bardzo chudy, nie chcę, żeby był za twardy. Teraz go przełożymy na miseczkę, niech on ostyga, a bierzemy się za zasmażanie cebuli. Już przekładamy, niech on sobie tu stygnie już na tej misce. Ten smalec też zlewamy, tak, i teraz damy świeży smalec do cebulki. Teraz dokładamy znowu smalec, najlepszy smalec spod gardła wieprzowego, to jest rarytas, i bierzemy się za naszą cebulkę. Cebulę tak długo obsmażamy, aż będzie miała złocisty kolor, a żeby była bardziej miękka, to delikatnie ją teraz posolimy. Warto o tym pamiętać, bo wtedy cebula będzie miękka. Odrobinę, nie za dużo. 2 sztypy soli. Teraz już powoli ta nasza cebula dostaje żółtego, złocistego koloru i my przykręcamy prąd. Zostawiamy na jedynce, żeby ona się zblanszowała bardziej. O, i jeszcze chwilę ją tutaj przytrzymiemy. Możemy jeszcze dodać trochę smalcu, widzę, bo wchłonęła ten smalec. A przecież bambrzok jest potrawą tłustą. O. Dobra. I tak na tym cieple ją na chwilę zostawimy, a my zabieramy się do następnej czynności. Teraz obieramy czosnek. Proszę zobaczyć, jaki piękny, dorodny z wielkopolskich plantacji tegoroczny czosnek. Tak. My tego czosnku dużo dajemy, bo my lubimy czosnek. Ten nasz bambrzok ma być wyrazisty bardzo, tak? Czyli dużo pieprzu, dużo majeranku i dużo czosnku. Czosneczek sobie zetrzemy na tarce. Musimy tylko pamiętać, żeby dobrze tu ściągnąć te błony z czosnku. I czosnek już prawie, że mamy przygotowany.
I teraz przystępujemy do tarcia ziemniaka. To już będzie żmudna tutaj trochę praca, ale my ręcznie na tarce to zatrzemy. Teraz stary patent gospodyń, żeby nam ciasto ziemniaczane nie ciemniało w trakcie tego zabiegu, jak robimy tutaj wyroby z ziemniaka tartego, to wcieramy cebulę. I teraz wymieszamy to i tak to ciasto nie będzie nam ciemnieć. Elegancko. O. I teraz wcieramy następnego ziemniaka, pamiętając, żeby co chwilę tą masę ziemniaczaną z cebulą wymieszać. Cebula już nam ładnie doszła, jest mięciutka i ładna, złocisty, lekki kolor ma. Przekładamy na miskę, bo musi nam ostygnąć trochę, tak. A w międzyczasie zmielone, zszatkowane ziemniaki na sicie pracują. O. I już mamy teraz ostatni ziemniak do wtarcia. Tak. Ja troszeczkę tu już się odsączyło, bo my musimy odlać tą wodę i wydobyć spod spodu skrobie, ale żeby bamżok był bardziej soczysty, to ja troszeczkę zostawiam jednak tego soku z ziemniaków, tak? O, tu już mamy całość. I tu dajemy trochę nieodsączonego. Bardzo żmudna praca, trzeba uważać na palce, żeby sobie nie obetrzeć. No ale tak nasze mamy, babcie na takich tarkach tarły. O, już mamy tu prawie, że koniec. Tak. Teraz wszystko zetrzemy. Tu już na sitku mamy odsączoną masę, przekładamy, tu jest jeden ziemniak wtarty z tym sosem, bo trochę go mówiłem, zostawiam. Przekładamy do naszej miski, wymieszamy, o, zobaczcie Państwo kolor ziemniaka, ta cebula jednak coś nam dała, bo nie ściemniało. No i teraz musimy pamiętać, że tutaj wylewamy tą wodę, ale pod spodem jest osadzona skrobia, którą musimy tu dolać. Więc ja tą wodę, o, proszę bardzo, odlewam. I tą skrobię dajemy do ciasta, bo to powoduje, że to ciasto nam się zwiąże lepiej. O, mamy już skrobię dodaną. Wymieszamy jaśniutkie ciasto. No i co, przystępujemy teraz do wbijania jajek, mąki, przetarcia czosnku, przyprawienia. Na końcu dolejemy ciepłe, podgrzane mleko i będziemy mogli to potem już łączyć z naszą zasmażaną cebulką i z boczkiem. No i teraz przystępujemy do wbijania jajek. Jajka oczywiście przedtem były wyparzone. Tak. Jajka w całości dajemy, to zwiąże nam też ciasto. Dobra. I teraz, żeby nam się to lepiej rozprowadziło w tej masie ziemniaczanej, to przed wlaniem ja to delikatnie rozmerdam tu. O. No, jajka już są połączone z białkiem i wlewamy do naszej masy ziemniaczanej. I teraz musimy to dobrze wymieszać. I za chwilę zaczniemy przyprawiać. O, jajka nam się wymieszały. Ten patent z cebulą, proszę Państwa, działa, bo widzę, jakie jasne ciasto jest.
warto to zastosować. No i teraz zaczynamy dodawać przyprawy. W pierwszej kolejności majeranek z wielkopolskich pól, najlepszy w kraju, ale pamiętajmy, żeby go rozetrzeć w rękach, żeby wydobyć ten jego aromat. Nie żałujmy tego majeranku. Teraz należy dodać trochę pieprzu czarnego, świeżo zmielonego. On ma być wyrazisty w smaku. I sól. Tylko pamiętajmy, że boczek surowy, niewędzony, jest dość słony, więc ze solą trzeba ostrożnie, żeby nie przesolić. Tak. I zostało teraz nam, musimy to wymieszać. Jeszcze za chwilę dodamy czosnek. My to za chwilę spróbujemy, czy tej soli nie damy jeszcze więcej. Niewymieszane. I teraz bierzemy się za czosnek. Można oczywiście taki wyciskacz do czosnku wziąć. Ja czosnek wcieram do niektórych dań na tarce. Czosnek już mamy cały. Teraz dokładnie wymieszamy i dokładamy mąkę. Tak. I potem podgrzejemy mleko. Damy na razie dwie łyżki tej mąki pszennej, bo my nie chcemy za gęstego ciasta zrobić. On ma w środku, z zewnątrz być spalony, taka skarubka, a w środku ma być bardzo taki delikatny, nieścięty. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Jeszcze bym dołożył może trochę mąki. O! I teraz zaraz bierzemy się za podgrzewanie mleka, które nada soczystości i wybieli te ciasta. No i prawie zbliżamy się do końca, bo po mleku pomieszamy boczek i cebulę i będziemy wylewać to na blachę do pieczenia. O, ciasto idealnie, widzę dużo majeranku. Ja bym może jeszcze troszeczkę, ale odrobinę tej soli dał, żeby nie przesadzić. O, dobra. No i teraz co? Następna czynność? Jeszcze nie. Dodam jeszcze pieprzu. Nie będę żałował. O, i teraz idę podgrzać mleko do temperatury mniej więcej 60 stopni. Mleko już mamy podgrzane. Teraz dolewamy to powoli do naszego ciasta ziemniaczanego. Mleko teraz dolewamy podgrzane do naszego ciasta. Wszystko wymieszamy teraz. Ta konsystencja jest dość luźna, ale przecież półtorej godziny on będzie w piekarniku, on nam to wszystko odparuje. O, mleko mamy, przyprawione jest i teraz już dokładamy boczek i zasmażoną cebulkę. Boczek już przestygł i cebulka też. Pierwszy damy boczek. Zasmażona cebulka. Proszę zobaczyć, jaki piękny, złocisty kolor. I teraz to wszystko musimy bardzo dobrze wymieszać. I teraz możemy za chwilę wylewać. Musimy nagrzać piekarnik do 250 stopni. Na takich kładziemy na pół godziny, a potem zmniejszymy temperaturę i to na 250 pół godziny, a potem na 180 godziny. Około. Będziemy obserwować, co się dzieje. Wspaniałe. O. No i teraz bierzemy blachę do pieczenia wyłożoną papierem i wylewamy ciasto. I delikatnie te ciasto wylewamy. Dobra. Trochę wyskrobiemy. Tak, trzeba pamiętać, żeby zostawić gdzieś dobry centymetr od góry, bo to ciasto nam trochę urośnie.
Tak przygotowane ciasto kładziemy do piekarnika wygrzanego. Piekarnik mamy wygrzany na 250 stopni. Otwieramy, kładziemy te nasze ciasto. I na pół godziny. Po pół godzinie wystawimy na chwilę i przesmarujemy z wierzchu rozpuszczonym płynnym smalcem i wstawimy na godzinę na 180 stopni. Właśnie minęło pół godziny na 250 stopni. Patrzymy, co się dzieje w piekarniku. Proszę zobaczyć, kolorek już jest. Wyjmujemy go na chwilę. Bardzo gorące, trzeba w rękawicach, trzeba uważać. Proszę zobaczyć, jaki kolorek on już ma na wierzchu. I teraz go delikatnie przesmarujemy jeszcze płynnym smalcem, który nam został. I teraz za chwilę, na godzinę trafi już na niższą temperaturę. O, myślę, że starczy. Tak, i teraz stawiamy z powrotem. Temperaturę już obniżyłem na 180 stopni. Piekarnik ustawiony na 180 stopni. Za godzinę powinien być bamżok gotowy. Minęła godzina następna. Bamżok już powinien być gotowy. Już widzę z daleka, że z góry jest bardzo brązowy, skórka się ścięła. Wykładamy na deskę. Chwilę niech odparuje i zaraz będziemy kroić. Przekonamy się, co nam wyszło.